Drodzy widzowie kuchennej charakterystyki terenu, jestem w miejscu, gdzie również miały miejsca wydarzenia, których dotyczy nasz pierwszy szczegółowy projekt, który właśnie ogłaszamy. Mięso Herrenfolku. Doszliśmy do wniosku, że czas, by przejść od ogółu do konkretów, że czas, by tematem znikających młodych dziewczyn zająć się wreszcie na poważnie, bo nikt tego w Polsce nie robi. Jedni wiedzą o zjawisku i nie chcą nic zrobić, bo w nim uczestniczą, a inni chcieliby coś zrobić, ale tak naprawdę nie wiedzą co i jak. Jeszcze inni mają to gdzieś. Jak to w życiu bywa, okazuje się, że problem pożyje kilka dni, miesięcy, ludzie pobulwersują się, a potem wszystko ucichnie. Do następnych wakacji. Widzowie kuchennej charakterystyki terenu to grupa, która zapomina wolniej i leży jej bardziej na sercu, by sytuacja uległa poprawie. Dlatego to do Was w pierwszej kolejności się zgłaszamy. Wbrew pozorom to nie tylko kwestia obyczajowości. Wybór, jakiego dokonują dziewczyny, to ich osobista sprawa i nie osądzamy ich. Ale ci, co wybierają je do swoich zachcianek, pochodzą z całego spektrum zdeprawowanej władzy. Nie ma tam wyjątków i żadne ugrupowanie nie jest od tego wolne. Nasz projekt ma na celu obnażenie mechanizmu i rozmontowanie go tak, by ludzie posiadający władzę nie mieli sposobności traktować innych jak zabawki, bo w ten sam sposób traktują nie tylko jednostki, ale cały naród. Stąd na przykład jest tak wiele bzdurnych przepisów, czy tak wysoki ZUS. Jako wieloletni pracownik służb Piotr Wroński zgodził się koordynować projekt merytorycznie, czyli budować strategię działań, wskazywać cele i sposoby ich realizacji. Ja prowadzę go od strony finansowej i logistycznej. Z kolei bez Was, jako społeczności, której po prostu zależy na dobru Polski, projekt się nie powiedzie. Uruchamiamy celową zbiórkę na projekt Mięso Herrenfolku na stronie herrenfolk.pl. Tylko ta strona pozwoli na prowadzenie projektu bez nacisku. Wszędzie indziej bylibyśmy blokowani przez ludzi, którzy dbają o to, by nie mówić nikomu. Kwota 500 tysięcy złotych, która potrzebna jest na realizację projektu, czyli raporty online, materiały filmowe, działania operacyjne i prawne, jest co najmniej dwukrotnie niższa niż zebrał Tomasz Sekielski na swój film Tylko nie mów nikomu. Ale możemy zrobić więcej i osiągnąć jeszcze lepszy efekt. Tomasz Sekielski zajął się wycinkiem problemu i dotknął tylko kościoła. Tymczasem to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jeśli chcecie zniszczyć ją całą, chronić Polaków i Polki, chronić swoje dzieci, przystąpcie do projektu i namawiajcie swoich znajomych. Razem z Piotrem weźmiemy na siebie ciężar walki frontowej. Pod filmem znajdziecie linki do zbiórki na projekt, do działu na stronie herrenfolk.pl poświęconego sprawie, do profilu na Facebooku. Znajdziecie też tam syntezę problemu, aktualne wiadomości, archiwum, nazwiska, powiązania oraz inne informacje. Oczywiście czekamy też na wszelkie wiadomości od Was dotyczące procederu wykorzystywania dziewczyn i chłopców. Zgłaszajcie się na adres langley@herrenfolk.pl, czyli langley@herrenfolk.pl. I teraz wracam do sprawy projektu Herrenfolk i procesu przeciw RAS. Zebraliśmy łącznie 4276 zł na sam projekt Herrenfolk. Przekazujemy stronę projektu informatykowi, który będzie ją prowadzić i ożywiać. Po moim powrocie ogłosimy też podprojekty, które chcemy realizować przy Waszym wsparciu. Tak jak na przykład projekt Mięso Herrenfolku. Teraz bardzo ważna sprawa zbiórki na proces. Nieźle, przekroczyliśmy połowę, czyli ponad 120 osób postanowiło wesprzeć proces przeciwko wydawcy, który skrzywdził wielu ludzi. Wspomnę choćby haniebną okładkę dotyczącą syna Leszka Millera. O tym też wkrótce przypomnę. Na proces zebraliśmy 41 tysięcy złotych, a więc przekroczyliśmy dokładnie połowę drogi. Brakuje jeszcze 40 tysięcy.
Bardzo Was proszę o nieustawanie we wspieraniu, ponieważ miejsce Piotra jest wśród spraw dotyczących walki o Polskę, gdy tymczasem Polska nie za bardzo pamięta o jego losie. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, niż walczyć o to, by niemiecki wydawca zapłacił za krzywdy, które wyrządził. A stanie się tak, gdy Piotr będzie mógł przestać pracować fizycznie i zacząć rozwiązywać sprawy ważkie dla kraju i dla nas. Poprosiłem Piotra, by apel dotyczący zbiórki wrzucił do swojej audycji, bo sam jest zbyt honorowy, by o cokolwiek prosić. Mimo, że jesteśmy w połowie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że jest tak duży odzew. Jak pisała Małgorzata Kotwicka, jeśli każdy z 1000 oglądających wpłaciłby część pozostałej kwoty, czyli około 50 zł, zakończylibyśmy zbiórkę w jeden dzień. I na froncie przeciwko Ringel Axel Springer pojawiłyby się prawnicze brygady pancerne sfinansowane przez Was. Obiecuję, że całą kwotę z wygranej przeznaczymy na realizację projektu Herrenfolk i jego podprojektów. Poprosiłem Piotra również, by pod filmem zamieścił bezpośredniego linka do zbiórki na proces przeciwko Ringel Axel Springer, którą prowadzę. Jeżeli chcecie też wesprzeć sam projekt Herrenfolk czy poszczególne podprojekty, to są tam odpowiednie linki. A na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.